Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Co towarzyszy ludzkości niemal od samego jej początku? Ktoś powie, że różne wierzenia religijne i będzie miał rację, ktoś inny, że wojna i też nie skłamie. Oczywiście jest jeszcze seks i alkohol, ale również jeszcze jeden czynnik, który bardzo mocno kształtował historię, wpływał na codzienne życie naszych przodków, czyli brud. Brud stowarzyszy nam również dziś, ale nie ma naprawdę porównania z tym syfem, który panował jeszcze przed XIX wiekiem. Dziś zajmiemy się właśnie brudną historią. Czy wszyscy w starożytności byli tacy czyści, jak się powszechnie uważa? Co w średniowieczu śmierdziało najbardziej? Co to jest sławojka? I czemu się tak nazywa? I jakich często naprawdę dziwnych rzeczy ludzie dawniej używali zamiast papieru toaletowego? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Na początek obalmy sobie szybko stereotyp, że w starożytnej Grecji wszyscy lubili się myć i byli czyści. No nie, wsparcie. Podchodzono do mycia się z dużą rezerwą. Jeden z ich przywódców stwierdzał wprost, że kąpiel, zwłaszcza w ciepłej wodzie, to jest obok ucztowania należąco prosta droga do lenistwa i degeneracji, więc do mycia się, wsparcie podchodzono ostrożnie. Tyle dobrego, że niemowlaki, sorry, noworodki kąpano w winie. Z kolei starożytni Rzymianie myć się lubili, dbali o higienę, czego dowodem mogą być chociażby te ich słynne akwedukty, które doprowadzały wodę również do miejskich łaźni. Naturalnie do łaźni chodzono też w innym celu, ale przy okazji wyjścia na seks to i się człowiek umył. Skuteczną walkę z brudem, przynajmniej tym na ciele, w pewnym momencie jednak popsuli Rzymianom chrześcijanie, co może się wydawać trochę dziwne, zważywszy na to, skąd chrześcijaństwo się wywodzi. Bo czy się to komuś podoba, czy nie, chrześcijaństwo wywodzi się bezpośrednio z judaizmu, a Żydzi zawsze mieli bardzo poważne podejście do spraw związanych z higieną. Myli się, chodzili do łaźni, nie dotykali rzeczy nieczystych, tymczasem Jezus odrzucał te zasady i nie tylko dotykał chorych, ale też czasem zwłok. Mało tego głosił, że. Obłudą jest dbanie o wygląd zewnętrzny, podczas gdy człowiek jest w środku brudny. Oczywiście chodziło o duszę, o sumienie, ale naprawdę znalazło się zastraszająco wielu wiernych, którzy zbyt mocno wzięli to sobie do serca i uznali, że w takim razie nie ma co w ogóle dbać o kwestie cielesne, w tym o higienę. Nie minęło wiele wieków od ukrzyżowania Jezusa, a bycie brudnym urosło niemal do cnoty, do wyznacznika głębokiej wiary. Już w IV wieku było od groma chrześcijan, w tym świętych, którzy uważali, że jedyną akceptowalną formą fizycznego oczyszczenia jest chrzest. Święta Agnieszka miała nie splamić swojego ciała. Ani kroplą wody, z kolei święty Godryk był bardzo dumny z tego, że całą drogę z Anglii do Jerozolimy przeszedł nie tylko ani razu się nie myjąc, ale też ani razu nie zmieniając ciuchów. A święty Franciszek z Asyżu, jeden z najważniejszych przecież świętych, on miał uważać życie w brudzie za tak kluczowe dla wiary, że po śmierci miał się nawet ukazywać braciom zakonnym i chwalić ich, jeśli oczywiście tylko żyli w odpowiednio dużym syfie. Żeby jednak być fair, to we wczesnym średniowieczu byli duchowni, a nawet święci, którzy nie mieli nic przeciwko myciu się. Nawet przypominali, że przecież Jezus mył stopy uczniom. Więc jak widać, Biblia jest otwarta na interpretację. Tu, jakbyśmy to nagrywali w XV wieku, to już by tu jechała inkwizycja. W zdecydowanej większości średniowieczny Kościół jednak nie zachęcał do mycia się, wyjątkiem była choroba. Jeżeli umycie się dawało większe szanse na wyzdrowienie, no to wtedy okej, okay, tak zresztą głosiła reguła świętego Benedykta. Chorym należy udostępniać korzystanie z łaźni, ilekroć jest to wskazane, zdrowym zaś, a zwłaszcza młodym trzeba na to rzadziej pozwalać. Czemu młodym rzadziej miano na to pozwalać? Ano dlatego, że mycie się wymaga dotykania ciała, a stąd już prosta droga do grzechu. Szczególnie pilnowali się mnisi. Na przykład Benedyktyni w Anglii, co prawda, mogli się wykąpać raz do roku przed Wielkanocą, ale szybko, żeby głupoty do głowy nie zdążyły przyjść. Braciszkowie w innych zakonach myli się, kąpali w takich specjalnych koszulach. Trzeba też przyznać, że ten przykład dawany przez duchownych odbił się rykoszetem i wrócił dość boleśnie, ponieważ wierni śmierdzieli okropnie, a ich duże zgromadzenia, na przykład na niedzielnych mszach, sprawiały, że śmierdziało w świątyni sakramencko tak strasznie, że święty by nie wytrzymał, na przykład święty Tomasz z Akwinu, który właśnie po to zalecał używanie w kościołach kadzideł. A gdzie w średniowieczu był największy brud i smród? Oczywiście, że w miastach. Pomyje wylewano bezpośrednio na ulicę i nikt nie był przed nimi bezpieczny. Sam Jagiełło w 1404 roku podczas wizytowania w Toruniu wielkiego mistrza krzyżackiego miał oberwać pomyjami wylanymi prosto z okna. Ale to nie wszystko, bo po ulicach walały się nie tylko ludzkie nieczystości, ale też i zwierzęta. Tam wydalały, tam zdychały. No i jeszcze były doły kloaczne, czyli takie Doły, do których ludzie wrzucali fekalia, które narobili w domu i byli na tyle mili, żeby ich po prostu nie wylać bezpośrednio na ulicę. Jeżeli was to brzydzi, to przykro mi, jeszcze zdecydowanie tej kwestii nie kończymy. Te doły miały głębokość od 3 do 5 metrów, a jako, że dopiero po jakimś czasie zorientowano się, że spoko by je było jakoś zabezpieczać, uszczelniać. To przez kawał czasu właśnie kupsko trafiało do ziemi, do wód gruntowych w konsekwencji. A co się działo, jak miejsce w dole na Klocki się skończyło? A tutaj były różne szkoły. Albo taki dół zasypywano, albo fekalia przerzucano do rzeki, która płynęła przez miasto, albo wyrzucano je za miejskie mury, tworząc w ten sposób przykro mi, ciężko to inaczej określić góry główna pod murami. Przepraszam! Którędy do Londynu? Za dwie mile będzie skrzyżowanie, to tam w lewo, a potem to już po smrodzie pan trafisz. W późnym średniowieczu zaczęto, co prawda, przebąkiwać w różnych na przykład dziełach literackich, że stosunek chociażby jest nieporównywalnie bardziej przyjemny, jak partnerka czy też partner nie jak zbiorowa mogiła, a od jej czy też jego ciała nie odrywają się złogi brudu, ale tenże brud w pewnym momencie zyskał bardzo silnego sojusznika, bardzo mocnego sojusznika, Czyli czarną śmierć, a później inne duże epidemie. Jednak to właśnie przy okazji epidemii dżumy utarło się takie przekonanie, że choroba przedostaje się do organizmu człowieka przez pory w skórze, które to są rozszerzone po kąpieli. A co za tym idzie? Mycie sprawia, że zwiększa się ryzyko zachorowania na to straszne choróbsko. To oczywiście nieprawda, ale nikt nie chciał ryzykować. Teraz brud nie dość, że był mile widziany religijnie, to jeszcze był podstawą zdrowego stylu życia, bo przecież choróbsko nie przejdzie przez suche, nierozszerzone od kąpieli i jeszcze dodatkowo zapchane brudem pory. Zaczęła się prawdziwa epoka brudu, której złoty, brązowy, szczytowy okres przypadł na wieki XVI-XVIII. Tylko zaraz, czy to nie jest okres szczególnego dbania o wygląd? Jasne, ale tylko jeśli chodzi o modne ciuchy. I wiecie, to nie tak, że nagle nie było dostępu do wody. Nic z tych rzeczy, bo i w miastach, i we Włościach bogaczy, nieraz były naprawdę imponujące fontanny. Ale nikt się w nich nie mył, bo przecież strach. Często ciała skrywane pod tymi naprawdę drogimi tkaninami były niemyte przez lata. Chociażby król Francji Henryk IV śmierdział niepojęcie, ale w ogóle mu to nie przeszkadzało. Był z tego wręcz dumny, ale nie aż tak dumny jak jego syn Ludwik XIII, który z zadowoleniem mówił, że ha, ta potworna woń potu, którą roztaczam, to jest niebyle co ja to mam po ojcu. Inna sprawa, że od najmłodszych lat naprawdę niewiele robiono, żeby chłopak nie śmierdził. Jak się urodził, to głowę umyto mu dopiero po 6 tygodniach, a potem posmarowano masłem i nie czesano aż do dziewiątego roku życia. Pierwszy raz chłopakowi umyto nogi jak miał 5 lat, a całego wykąpano go dopiero jak miał lat 7. Sporo brudu za uszami mieli też władcy Anglii, jeśli chodzi o braki w higienie. Elżbieta pierwsza co prawda myła się raz w miesiącu, ale za to koszmarnie waliło jej z. Paszczy. Jej następca z kolei uznał, że on tak nie będzie ryzykował z tym częstym kompaniem i miał tylko palce. To zresztą stało się w wyższych sferach standardem. My to w zasadzie tylko ręce i to, jeżeli już naprawdę była konieczność. Inne miejsca przecierano wilgotnymi chusteczkami, szorstkimi ręcznikami, ewentualnie były też takie skrobaczki do usuwania z ciała zaschniętego brudu. Jeśli zaś chodzi o mycie głowy, to robiono to naprawdę rzadko i bardzo ostrożnie. Popularne było też wcieranie w głowę takiego pudru i wyczesywanie grzebieniem rano. Albo jak już wszy i robaki były wyraźnie widoczne, to zakładano perukę. Albo golono głowę na zero i zakładano perukę. A tam też, oczywiście, po pewnym czasie pojawiało się robactwo, więc po prostu zmieniano ją na nową. A jak się zeskrobało ten brud, to człowiek nie śmierdział? Nie, no pewnie, że śmierdział. To też bogaci ludzie na czele z Ludwikiem XIV potrafili po kilka razy dziennie zmieniać ciuchy na świeże, ponieważ powszechnie uważano, że to bardziej higieniczne niż kąpiel. Tym bardziej, że zwłaszcza białe płótno miało wyciągać z ciała pot. Oczywiście nieprawda. No ale wtedy w to wierzono. A ostry, naprawdę ostry smród, starano się maskować mocnymi perfumami. Żeby jednak nie było, że się skupiamy tylko na śmierdzielach z Francji i Anglii, to w Hiszpanii też brud lubiono, tym bardziej, że tam miało to podtekst jeszcze inny, bezpośrednio związany z islamem. Może nie wszyscy wiedzą, więc warto uświadomić, że wyznawcy Allaha opanowali półwysep iberyjski w znacznej części i niechęć do nich została tam jeszcze długo po ich wypędzeniu pod koniec XV wieku. Tamtejsi katolicy, chcąc być w totalnej opozycji do muzułmanów, postanowili się nie myć w takim razie, skoro muzułmanie tak o higienę dbali. Pośród tego oceanu syfu zdarzyły się jednak Zielone Wyspy Czystości. Chodzi o kraje niemieckie, bo tam nie dość, że całkiem nieźle radziły sobie łaźnie, nawet w czasach. Potężnych epidemii, to jeszcze dobrą sławą cieszyły się naturalne, mineralne źródła, w których zbawienną moc wierzono tam od pokoleń, zresztą nie bez powodu. To właśnie w tych miejscach zaczęła się w pewnym momencie rozwijać medycyna kąpielowa, a wraz z nią kurorty. A to wszystko w momencie, jak nie tak daleko na zachód ludzie nosili przy sobie specjalne młoteczki do ubijania wszy. To co? Tam ludzie nie wiedzieli, że brud to zdrowie? Nie no jasne, trend braku higieny dotarł i tam, niemniej jednak panowało takie powszechne przekonanie, że nie no, tamte wody są w sumie okej, okay. można się tam kąpać i nie jest to igranie ze śmiercią. Z czasem do tych kurortów, w których też przy okazji można było poflirtować, potańcować i pograć w kręgle, zaczęli się zjeżdżać co bogatsi z całego kontynentu i zaczęła się upowszechniać informacja, że życie bez skorupy z brudu na ciele wcale nie jest takie złe, ale nie wszędzie się to jednak przyjęło. Już w pierwszej połowie XIX wieku w wielu zachodnich fabrykach zaczęto podejrzewać, że wybuchające raz na jakiś czas wśród robotników epidemie, cholery na przykład, chyba są w jakiś sposób związane z jakością wody i warunkami w ubikacjach, czasem tak strasznymi, że nawet nie będziemy się w to tutaj zagłębiać. Generalnie zaczęto dbać o to, żeby było czyściej i efekty pojawiły się szybko. Jednak z drugiej strony, w tym samym czasie na wsi sytuacja była po prostu Okropna, a po przykłady przenieśmy się na nasze polskie ziemie. Pierwsze próby edukacji higienicznej ludności wiejskiej na naszych ziemiach, choć pod zaborami, skończyły się protestami. I to protestowali proboszczowie, bo co to ma być do cholery za zalecanie kobietom kąpieli? Przecież to jest prosta droga do degeneracji, czyli te same poglądy, co we wczesnym średniowieczu. Większe sukcesy, jeśli chodzi o edukację higieniczną, były w miastach, natomiast pod strzechami długo jeszcze panować miały. Nędza, głód, ciemnota, brak higieny, gruźlica, ziarnica, kiła i inne choroby. Wszystko zmieniło się po odzyskaniu niepodległości, Absolutnie nie. Jeszcze na wsiach długo ludzie załatwiali się na polach, w ogrodzie, zimą, w chlewie, aż w końcu w 1928 roku władze stwierdziły, że dobra, dość już tego syfu i wjechało rozporządzenie prezydenta nakazujące, żeby w każdym gospodarstwie był zabudowany wychodek, czyli taka budka z dziurą, a pod tą dziurą miał być albo odpowiednio zabezpieczony, uszczelniony dół, albo beczka. Takie miejsca szybko zaczęto zresztą nazywać Sławojkami. Wiecie czemu? Od jednego z twórców tego projektu, premiera Felicjana, Sławoja Składkowskiego. Był lekarzem z wykształcenia, w wojsku był szefem służb sanitarnych, więc wiedział, jakie to istotne. To też osobiście zaczął jeździć po kraju i sprawdzał, czy zgodnie z prawem już są w gospodarstwach wychodki. Być może odrobinę to przyspieszyło proces, ale na pewno. Dzięki temu zaczęli ludzie wychodki nazywać właśnie od drugiego imienia premiera. Z drugiej strony też nie czarujmy się jeszcze w wielu miejscach ludzie naprawdę długo robili do wiadra z niemieckiego Kybel i przy okazji nam się wyjaśniło skąd do dziś popularne określenie ubikacji. Jeżeli myśleliście, że w odcinku o historii brudu przy okazji wspominania o wychodkach, nie opowiemy wam o ewolucji podcierania zatka, no to jesteście w strasznym błędzie, bo po pierwsze to naprawdę ważne i ciekawe, a po drugie, za moment przekonacie się, że jeśli przynajmniej chodzi o ten aspekt, to przyszło nam żyć w naprawdę ekstra czasach, bo przez wieki ludzie do podcierania się używali liści, mchu, zaokrąglonych kamieni, muszli w niektórych rejonach, a jak nie było nic innego pod ręką. No to właśnie ręki. W Japonii były takie specjalne skrobaczki z drewna, ale i tak moimi absolutnymi faworytami, jeśli o to chodzi, to są mieszkańcy dawnej Ameryki, którzy w tym celu używali nawilżonych kolb kukurydzy. Czy pojawienie się papieru wszystko zmieniło? Nie, przynajmniej dla większości, bo toaletowy potencjał papieru był przez kawał czasu doceniany tylko przez bardzo wąskie grono przez chińskich cesarzy i elitę. Jeśli chodzi o Europę, no to. Toaletowy potencjał papieru był u nas długo, długo niezauważony. To w takim razie czym się u nas podcierano w epoce brudu? Wiemy, że pod koniec wieku XVIII wśród elit modne były takie cienkie, haftowane chusteczki, które na przykład damy nosiły w rączkach wachlarzy, żeby zawsze były pod ręką. Całkiem ładne były te chusteczki, nawet koronki czasem miały, ale to nie szkoda roboty na taką jednorazową chusteczkę. A kto powiedział, że jednorazową? Używali tego bogacze, a potem dawali służbie do uprania. Wróćmy do mieszkańców Ameryki, bo okej, okay, być może mieliśmy z nich przed chwilą pompę, że podcierali się tam kukurydzą, natomiast to na tamtym kontynencie Wymyślono papier toaletowy, konkretnie w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XIX wieku. Szybko zdobył popularność, aczkolwiek przez jakiś czas to był towar wstydliwy, bo sprzedawano go jako element kuracji na hemoroidy. Inaczej też wyglądał, bo był sprzedawany po prostu jako plik kartek w pudełku. Taki papier w rolkach, do zwykłego używania przez każdego, kogo było na to oczywiście stać. Wjechał dopiero w roku 1878. Przy czym w łazience najczęściej stał obok nożyczek. Bo jeszcze przez jakiś czas nie wymyślono perforacji, więc nie dało się łatwo odrywać listków, trzeba było ucinać, aczkolwiek na pocieszenie można sobie było pooglądać na papierze ładne wzorki, bo już wtedy je nadrukowywali. Nie tylko wzorki zresztą, bo swojego czasu drukowano też na papierze toaletowym reklamy. I to jest w ogóle super pomysł, aż dziwne, że to nie przetrwało. Po tym szczególnie brudnym fragmencie o podcieraniu człowieka aż ma ochotę się obmyć, a przynajmniej łyknąć co nieco orzeźwiającej czystej wody, i dziś w zasadzie nie ma z tym problemu. Natomiast wcześniej nie było to wcale takie proste. Oczywiście już dawno, dawno temu dostarczano do miast wody akweduktami, ale jest naprawdę dobry powód, dlaczego te akwedukty ciągnęły się długimi kilometrami często. Jak już wiecie. W mieście były potworne nieczystości, na ulicach, w rzekach, to wszystko przenikało do ziemi. Robienie ujęć w mieście nie było zbyt dobrym pomysłem. Jasne, zdarzały się studnie miejskie, ale o wiele bezpieczniej było sprowadzać wodę z miejsc, gdzie kupa nie trafia do ziemi i rzek w ilościach po prostu strasznych. Niby trochę lepiej było na wsiach, bo tam faktycznie nie istniał problem masowego zatruwania wód gruntowych. Wystarczyło wykopać studnię, ale taką studnię było banalnie łatwo zatruć, choćby wrzucając tam padlinę. Więc dostęp do czystej wody wcale nie był tak prosty przez długie, długie wieki. Na szczęście w XX wieku zaczęło się to wszystko zmieniać, a dziś jest nieporównywalnie łatwiej niż wcześniej, choć i tak. Czasem jakość wody z kranu można by poprawić, na szczęście się da, we własnym zakresie za rozsądne pieniądze. O ile bowiem kranówka musi spełniać i zazwyczaj spełnia określone normy, to jednak zdarzają się sytuacje, jak nie smakuje zbyt dobrze, albo nie pachnie zbyt dobrze, bo po prostu rury są stare, albo że zostawia dużo kamiennego osadu na ściankach czajnika, chociażby tych wszystkich sytuacji możecie jednak uniknąć stosując filtry zbankowe Dafi z wkładami Unimax albo Classic. Każdy taki filtr ma w sobie mieszankę węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej, a taki wkład pozwala na przefiltrowanie nawet 200 litrów wody, a kosztuje kilkanaście złotych, ewentualnie trochę ponad dwie dychy, jeżeli wybierzecie taki typ, który dodatkowo jeszcze wzbogaci Waszą wodę, choćby w magnes, więc opłaca się to zdecydowanie bardziej niż kupowanie wody butelkowanej. Już nie wspominając o korzyściach dla środowiska, bo o ile ludzi sprzed wieków kojarzymy, jak już wiecie, nie bez powodu, bardzo często z wszechobecnym brudem, to całkiem niewykluczone, że za kilkaset lat nas będą kojarzyć z wszechobecnym plastikiem. Dobrze by było zacząć coś z tym robić, choćby właśnie stosując filtry. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie tam śmiało, polecamy Wam DAFI bardzo mocno i widzimy się niedługo.